witamy się z Wami serdecznie na naszym kanale Budź się, Wake Up! Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie, ale dlaczego, to zaraz Wam wyjaśni Oliwia. Opowiedz widzom, dokąd jedziemy. Nad morze. Dobra, tylko mów troszeczkę głośniej, bo w aucie to wiesz, średnio słychać. Czyli co, będziesz jeszcze szła spać? Czy już nie? Tak? No ja myślałam, że pogadasz tutaj ze mną i z widzami. Zobaczcie, jaka jest pogoda. O nie, teraz nie zobaczycie za bardzo. Za chwilę Wam pokażę. Bo jak na razie to widać tutaj tylko te ekrany. No niestety jest, o, teraz zobaczycie. Jest szaro, buro i ponuro, ale później ma się zrobić ciepło. Tylko daj mi tę poduszkę moją. Aha, bo ja mam Oliwi poduszkę. Dobra, zaraz Ci oddam. Zobaczcie, Oliwia już podjadła żelki. Mamy tu jakąś grę, tableta, mus i mleko truskawkowe. I jeszcze mojego laptopa. Tak, i jeszcze jest laptop i tu niedawno temu Oliwia oglądała bajki na tablecie, bo w końcu coś musimy robić w tym samochodzie. Drogę mamy mega długą. A kochana, gdzie jest reszta swojaków? Zostawiam je w domu. No coś ty? Zostali w domu? Tak. O nie, to tylko my będziemy na tej plaży. Ja i ty. O, o. Oj, to będzie im smutno. Nie zabrałam rąka. Nie zabrałam zęka i nie zabrałam morfina. Może i rybki. Ojejku. I wioń nie zabrałam. No już nie będziemy się po nich wracać, prawda? Bo już kawał drogi jest za nami i jeszcze kawał drogi przed nami. Niestety kilka godzin w samochodzie musimy spędzić. No dobra, przyznam Wam się, swojaki jadą, ale są w bagażniku. Nie wiedziałaś? No, ale jesteś zdziwiona. Ha, 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 ha. Słuchaj, mam dla Ciebie mega propozycję. Skoro tak długo jedziemy, to będziemy na jakichś stacjach benzynowych. Czy dziś nagramy 24 godziny jem na takich właśnie stacjach? Różne jedzonko? No ale przecież lubisz hot dogi. Tak. A myślę, że niedługo podjedziemy na jakąś właśnie stację, żeby odpocząć, napić się czegoś albo wybrać sobie coś słodkiego. Czy będzie brzydko czy ładnie? Sama ocenisz, nie wiem. Nie mam pojęcia. Także myślę, że nagramy dzisiaj dla Was takie właśnie wyzwanie. Waseczka z truskawkami. No nie mogę. Także drodzy widzowie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapki w górę, żeby wyszedł nam ten challenge. Oczywiście. Gdzie jest moja poduszka? Zaraz Ci dam. Oczywiście ci, co jeszcze nie subskrybują naszego kanału, niech teraz koniecznie to zrobią. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, a filmy dodajemy codziennie. Co ty tak liczysz? Raz, dwa, trzy. Poganiasz mnie. No dobrze, to ja Oliwie już daję tą poduszkę i odezwiemy się do Was troszeczkę później. A kuku! Tu jestem. Oliwia chyba zasnęła. No i nie wiem, budzić ją czy nie? Może ją troszeczkę pomiziam. O nie, poczuła. Dzień dobry, to ja, Milenka. Nudzi mi się, pogadaj ze mną troszeczkę. Ale mi się chce spać. Ale mi się nie chce spać. To co ja mam robić? No, nie wiem, naprawdę nie wiem. I kochani, przestał u nas padać deszczyk. Troszeczkę się rozpogadza, a ja z Oliwią gram w taką grę, która się nazywa Anonimo, czyli musimy odgadywać, kim jesteśmy. I Oliwia mi tu włożyła karteczkę i teraz ja jej muszę zadawać różne pytania, a ona może tylko odpowiadać tak albo nie. No to zaczynamy. Czy jestem człowiekiem? Nie. Czy jestem postacią z bajki? Nie. A czy jestem miejscem? Nie. To może jestem zwierzątkiem? Tak.
Ojej, jestem zwierzątkiem. No to teraz może zapytam w ten sposób. Czy ja fruwam? Nie. Czy ja pływam? Nie. Czy ja mam łapki? Tak. A czy mam ogonek? Tak. A czy jestem kolorowa? Nie. Nie. A czy jestem puszysta? Tak. Czy jestem zajączkiem? Tak. Jest, mam punkt. Kurczę, ale musiałam się nagadać. Prawda? Trzeba zadawać bardzo dużo pytań. Kochani, teraz już... Teraz ja. Aha, ale wiesz co? Niedługo dojedziemy w końcu na jakąś stację benzynową. Ej, ja już jestem głodna. Ja już jestem głodna, a ty? Ja nie. Jeszcze nie jesteś głodna? No to kupimy ci kawę. Nie. Czemu nie chcesz kawy? Bo nie lubię. Naprawdę nie lubisz kawy? Naprawdę. No dobra, wiem, że nie lubisz, ale pamiętasz zawsze... Pamiętasz ten challenge, że robię wszystko na odwrót? Pamiętam. I wtedy musiałaś pić kawę. I mi nie posmakowała. No rozumiem. To słuchaj, ale zawsze na stacji... I przecież ciebie się obraziłam wtedy. Ale zawsze na stacji możesz sobie kupić gorącą czekoladę. Albo herbatę. Albo jakiś inny napój. Coś wymyślimy. I tam są jeszcze takie pyszne kanapeczki. O, Oliwia ziewa. Ale... Śpiąca jesteś czy nie? Nie, tylko po prostu tak ci się nudzi. Słuchajcie, jeszcze do celu nam zostały 3 godziny i 40 minut. To bardzo długo. Dobrze, to ja teraz Oliwii poszukam kartę, jeszcze z nią chwilkę zagram i widzimy się na stacji benzynowej. Oliwia mówi, że już ma dla mnie kartę, a ja ci chcę powiedzieć, że właśnie dojeżdżamy na pierwszą stację benzynową, która się nazywa Lotos. Zobaczymy, co pysznego mają. Także ja jestem bardzo ciekawa i poza tym muszę skorzystać z toalety. A ty? Nie. A mi się chce troszeczkę siku. No to lecimy do domu, mama. Co? Do domu mamy za daleko. Ja nie będę wracała się do domu. Zwariowałaś? Nie. Chyba troszeczkę tak. No dobra, to parkujemy, a ta stacja wygląda o w ten sposób. O kurczaki, ale jest zimno. Ha, poczekaj na mnie, bo cię nie dogonię. I jesteśmy, ale tu jest dużo ludzi. Oliwia, zobacz, jakie tutaj są przekąski. Sałatka, jakieś takie kurczaki. Ej, to są kanapki. Zobacz, a jaka fajna ta bagietka. To takie bierzemy coś? Nie? O, to kupimy sobie może hot doga. Chcesz? A jak się wyleje w samochodzie? Weźmiemy, dobra. Okej, niech ci będzie. A ja jeszcze widzę kabanosy, które też bardzo lubisz. No nie wiem, nie wiem, co tu wybrać. Ostatecznie chyba weźmiemy hot doga, wiecie? Co widzisz? A, fantę w większych buteleczkach. No tak. Ale my chyba bierzemy puszkę. Zobacz, jakie piękne pluszaki są tu na górze. Jest nawet rybka mini. Wow, jakie tu mają fajne zabawki. Zobacz. Który, kochana, ci się podoba najbardziej? Ujeju, jaka śmieszna koza. No jest mega. Tak, Oliwia się śmieje o z tego pluszaka. No jest mega zabawny, naprawdę. Ale zobacz, co tutaj jeszcze jest. Takie wodne malowanki. Nie no, bardzo mi się tutaj podoba. Jest mega duży asortyment. No dobrze, ja teraz pójdę siusiu zrobić. Teraz ci podtrzymam i... Ale masz chyba za lekkie odmierza. Może tak. Słuchaj, ja idę do toalety, bo zaraz nie wytrzymam, dobrze? I zamówimy te hot dogi. Ej, twoja koleżanka. No cześć, moja koleżanko.
I mamy lody. Lody dla ochłody, ale dzisiaj jest na nie za zimno. Oliwia tam przegląda jakieś gazetki, a ja już czekam na nasze zamówienie. Troszeczkę poszalałyśmy, bo zamówiłyśmy taką ogromną kanapkę, zapiekankę i hot doga. Nie wiem, czy damy radę tyle zjeść, no ale zobaczymy. Najwyżej weźmiemy sobie do samochodu na drogę. Ojejku, znalazłaś kącik dla dzieci. No i fajnie. Tylko szkoda, że są tutaj same klocki. Znaczy, to nie są klocki, nie wiem, jakaś przekładanka. Sama nie wiem, jak to nazwać. Mogliby dać jeszcze tutaj jakieś zabawki dla dzieci. I nasze zamówienie prezentuje się tak. U góry jest taka zapiekanka z salami. Tu niżej mamy kanapeczki. A Oliwia teraz wcina hot doga i widzę, że się ubrudziłam na czole. Zobacz. Będę musiała się umyć. No to smacznego, kochana. Ale to jest pyszne. Koniecznie musisz sobie ugryźć tej zapiekanki pierwszej. No pyszna. Oliwia pije Fantę, która jest pewnie bardzo mocno gazowana. Bąbelki czujesz? I jak widzicie, siedzimy już w samochodzie i mamy pełne brzuszki. Słucham ciebie. Bo tam jest kosz do góry nogami. Pokaż. O, faktycznie, widzicie to? Ten kosz jest przewrócony do góry kołami. Ale śmieszne. Ciekawe, jak to się stało. Może wiatr go tak przewrócił. No nie wiem, nie wiem. Ale znowu ruszamy i niestety jeszcze mamy daleką drogę. To teraz zatrzymamy się pewnie na jakiejś innej stacji. Za jakiś czas oczywiście, bo na razie jeść nam się nie chce. Oliwio, zobacz, co ja mam. Pożyczyłam od ciebie poduszkę. Mogę? Dlaczego nie mogę? Nie używasz przecież teraz. Tak, mogę? Ojej, jednak się zgodziłaś. No i super. Wyglądam, jakbym miała koło ratunkowe. Tak, zaraz ci oddam. Spoko, loko. I jak kochana się prezentuje? Jak pączek z truskawkami. Jak pączek z truskawkami? A gdzie ty tu widzisz pączka? Bo truskawy to są. A pączuch to co? To ja? Tak. Aha, ale super. Teraz mamy mały postój, ale niestety tutaj nie ma stacji benzynowej. Powiesz, co? Nie wiem. Mi się zachciało siusiu. A, teraz Oliwii się zachciało siusiu. No tak. To musimy się zatrzymać. Oliwio? Co? Czy ty masz ochotę na mus? Tak. Proszę, to dla ciebie. Haha. Oliwia się nie spodziewa, że zrobię jej zaraz pranka. O, wiedziałam. Haha, tu w środku nic nie ma. To opakowanie było napełnione powietrzem. No fu, nie ślij mnie. Co ty robisz, ble? Daleko jeszcze mamy? Ochydztwo. Nie wiesz? Ale zobacz. Jaka piękna pogoda i to mi się podoba. Im bliżej jesteśmy morza, tym świeci więcej słoneczka. Fuj, mam wszędzie twoją ślinę, zaraz ja ci tak zrobię i też ci tak tu, o, wymarzę czoło. Słuchaj, przed nami jest kolejna stacja benzynowa, także zaraz wysiadamy, ok? Dobra, rozprostujemy troszeczkę nóżki. Pokaż mi. O, będzie sztuczka czary mary. Jest tutaj zakrętka, tak? Jest zakrętka, widzę. Tak, jest napełnione powietrzem. I co? Jak to się przebije. Tak, to będzie boom. Dobrze myślę? Tak. A nie, to będzie za duży huk, może tak nie rób. O, rany, a ja tam w tle jeszcze widzę KFC. Także jakbyś miała ochotę na kurczaczka. A nie, ty dzisiaj nie możesz takiego kurczaczka, bo przecież to nie jest stacja benzynowa. Oj, ale bym się zapomniała. No dobra, rozpinamy pasy i wysiadamy. Zrobiło się dużo cieplej. I teraz... Co to za tajemnicze schody? Co to za tajemnicze schody? Nie wiem, one prowadzą na górę, więc po prostu wejdźmy i zobaczmy widok z góry. Oliwia, musimy się zastanowić, w którą stronę mamy iść,
bo ta stacja to jest chyba tutaj, czy tam? Nie, tam to jest to KFC. Dobra, to kierujemy się w tą stronę, okej. Okay. O nie, zobacz, tutaj też są te rybki mini, no, tylko mniejsze. O, to jest jakiś Finks, super Finks. O, a zobacz, jaka ta niebieska rybka jest super. No bardzo fajna. Słuchaj, troszeczkę tu jest zimno przez te lodówki. Tak. Dobra, chodźmy dalej, zobaczymy, co mają ciekawego. Słucham? To nie jest bita śmietana, to jest do golenia taka pijanka. No dobra, to ci kupujemy. Ale ja się nie golę. Nie, nie jest mi potrzebna. Zobacz, jakie fajne bukiety z żelek. To jest super na prezent dla kogoś. Fajne. Piękne, a my kochamy żelki. No nie wiem, nie wiem, może jakieś chrupki? Nie. Nie chcesz, nie masz ochoty? My to po tych hot dogach, kanapkach jesteśmy najedzone, że nie wiem, czy coś tutaj kupimy. A ty już jesteś przy lodach? No ładne, mega kolorowe. Ale lodów nie bierzemy, dobra? Wyszłyśmy z tej stacji benzynowej, na której też było mnóstwo ludzi. I pokaż, co ty wzięłaś ostatecznie. Bukiet żelek, Oliwia nie mogła się powstrzymać, tak jej się bardzo spodobał. Ja mam kawę i ty jeszcze sobie kupiłaś lizaka, tak? No. Od taty dostałam. Aha, tak. Próbowałam Oliwię, słuchajcie, namówić na jakiegoś pączuszkę, kanapeczkę, bułeczkę, ale niestety bukiet z tymi żelkami wygrał. Po prostu nie chce nam się jeść. Teraz sobie chwilkę posiedzimy na ławce. Na zdrówko, proszę pana, ktoś tam kichnął. Odpoczniemy, wsiadamy do samochodu i za chwilę będziemy nad morzem. Więc to już chyba koniec naszego challenge'u. Tak mi się wydaje, że dzisiaj już nic nie zjemy, bo jesteśmy mega pełne. To co, kończymy to wyzwanie? Tak, tak, tak. Także dzięki, że z nami byliście w trakcie podróży. Super było na tym odcinku. Super było na tym odcinku, pewnie. Ja bym chciała już tak, jeszcze jutro to powtórzyć. No ale jutro nie będziemy w drodze. Nie. To jak będziemy wracać z wakacji, to może wtedy znowu coś nagramy? No. Naszą drogę powrotną. Oj, ale to dopiero za 8 dni. Czyli dużo. Bardzo dużo. Może za 9, a jak nam się spodoba, to zostaniemy nad morzem już na zawsze. No. Przeprowadzimy się. Przeprowadzimy się nad morze. Tak. To my teraz troszeczkę zjemy, kawki się napijemy i lecimy dalej. A wam życzymy miłego dnia. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawiać nam dużo łapek w górę. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek. Do zobaczenia. Robaczki, pa! Pa, robaczki!